Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Gbiorczyk, jestem członkiem zarządu partii Nowa Nadzieja okręgu Kalisko-Leszczyńskiego. Bardzo chciałbym podziękować mediom za tak liczne stawiennictwo na dzisiejszej konferencji o wdzięcznej nazwie Basen Plus. Na początek pozwolą Państwo, że będę posiłkował się cytatem Biura Prasowego Miasta Leszna. Oto cytat. Prezes Rady Ministrów zaakceptował wniosek i że te ponad 26 milionów będziemy mogli przeznaczyć na modernizację pływalni Akwawit. Pozostała pula środków potrzebnych do realizacji tego zadania, czyli 40,5 miliona złotych, zaplanowane jest w wieloletniej prognozie finansowej miasta Leszna na lata 2022-2027. I teraz mam kilka bardzo istotnych pytań, jeżeli chodzi o całą tę inwestycję, ponieważ bardzo chciałbym się dowiedzieć, co było motywacją, aby zmienić ukierunkowanie środków z Polskiego Ładu, z placu Metzinga oraz Nowego Rynku na remont pływalni Akwawit, który na ten moment wyceniany jest na prawie 67 milionów złotych. Ale pamiętajmy, że mamy inflację i jest to projekt na 5 lat. A jakby weźmiemy przykład z trapezu, który ma już trzeci termin oddania, a koszta już dawno przerosły zaplanowane, może się okazać, że ta inwestycja pochłonie znacznie więcej pieniędzy. Dlatego mam pytanie do włodarzy Leszna oraz prezydenta Leszna, czy mają biznesplan? Czy został zrobiony biznesplan, w którym zostało obliczone, jaka jest przewidywalna ilość odwiedzających, ile będą kosztowały bilety, ile ludzi będzie pracowało na pływalni, za jaką stawkę, kiedy pływalnia się zacznie zwracać, kiedy zacznie zarabiać i jak to jest wszystko rozrysowane, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby to zostało podjęte na zasadzie wydaje nam się albo myślimy, że to jest dobra inwestycja, ponieważ część Leszczynian chce pływalnię. Znamiennym dla mnie jest również to, że ani rodzina Gudzowatych przez wiele lat, ani obecny właściciel hotelu i kortów, który w mediach powiedział, że nie włoży złotówki w pływalnię, ponieważ się na tym nie zna i może być to droga lekcja, czyli zakładam, że albo radni z prezydentem, albo ktokolwiek z nich się na tym zna i mają kalkulacje, z których wynikło, że ta inwestycja po prostu będzie się opłacać i trzeba ją jak najszybciej zrealizować. Chciałbym również otrzymać odpowiedź, skąd ten pośpiech, ponieważ prezydent sam przyznał, że polecił rozpocząć przygotowania już urzędnicze, dokumentacyjne do remontu akwawitu, zanim przyszła zgoda z Warszawy na przekierowanie środków z Polskiego Ładu. Dlatego jestem ciekaw i bardzo chciałbym uzyskać odpowiedzi na te pytania. Czy jest to po prostu inwestycja na zasadzie kampanii wyborczej, ponieważ mamy w tym roku rok wyborczy i wybory parlamentarne? Czy to jest faktycznie skalkulowane? Czy remont pływalni był konsultowany z ludźmi, którzy się na tym znają? Jeżeli tak, to z jakimi? Jaka jest ich wiarygodność? Co ustalono? Bardzo chcielibyśmy to wiedzieć, my jako partia i myślę, że mieszkańcy Leszna również, ponieważ są to bardzo istotne kwestie. Proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli biznesmeni nie chcieli inwestować w tę pływalnię, to znaczy, że nie wierzyli, że jest to inwestycja opłacalna i że w jakimkolwiek racjonalnym czasie się ona spłaci, a przecież może być tak, że pływalnia, która jest miejska, zacznie przeciągać straty. I wtedy będziemy musieli te straty rokrocznie rekompensować z budżetu miasta, a Leszno się co roku zadłuża na kilkanaście milionów złotych. Czy to jest przemyślane, czy to zostało obliczone, czy ktokolwiek się postarał o to, czy to, mówię, jest na zasadzie, wydaje nam się, że tak powinno być. I to jest mój apel, skończmy z tego typu inwestycjami, pora na przedsiębiorczość, pora na transparentność, dlatego z tego miejsca apeluję do pana prezydenta, któremu bardzo zależało, z jakiegoś względu, nie wiem do końca z jakiego, wierzę, że z biznesowego, ponieważ w kalkulacji wyszło, że miasto będzie dużo zarabiać. To jest, myślę, jedyny powód, dla którego można by tak bardzo przejść do przodu, jeżeli chodzi o te inwestycje. Z tego miejsca apeluję do pana prezydenta, aby najlepiej dzisiaj wieczorem albo jutro rano na stronie Urzędu Miasta wrzucił ten plik, albo dał komuś, żeby go wrzucił, żebyśmy się wszyscy mogli zapoznać i tym biznesplanem z łatwością można mi zamknąć usta i udowodnić, że moje pretensje czy obiekcje są niesłuszne. I jeszcze druga sprawa. Jeżeli tego biznesplanu nie ma, jeżeli nikt tego dokładnie nie przeliczył, to skąd mamy pewność, że inwestycja w pływalnię będzie bardziej dochodowa dla Leszna niż na przykład rewitalizacja
nowego rynku w Lesznie, który z całym szacunkiem, ale wygląda tak, jakby miesiąc temu się Niemcy z niego wycofali. Ja rozumiem, że ten projekt był horrendalny, wymiana kostki i zielony dach wyceniono na 50 milionów złotych. To oczywiście jest absolutnie kwota niewspółmierna do poziomu modernizacji, ale skąd wiemy, że taka modernizacja nie podniosłaby wartości okolicy na tyle, że bardziej wpłynęłoby to na budżet miasta pozytywnie, albo przynajmniej nie pochłaniało takich kosztów, jak utrzymywanie pływalni, która może się nie spłacić. Dziękuję. Nie wierzy pan w to, że kwota 60 milionów, bo o takiej w tej chwili się mówi, ponieważ nie ma konkretnych wycen kosztorysów, to będzie kwota nierealna, czyli krótko mówiąc za mała, czyli reanimacja COVID-u może być droższa niż 60 milionów? Mamy inflację, proszę pana, i ona jest cały czas i wiemy, że ona w tym roku, ani w przyszłym na pewno nie zniknie. A jak już mówiłem, życie uczy nas, że to nie do końca jest tak, że gdy zrobimy wycenę, to ona zawsze jest taka, jak powinna. Nie trzeba daleko szukać. Hala trapez. Ile wzrosły koszta? Termin już jest trzeci. Skąd wiemy, że tu nie będzie tak samo? To jest jeszcze większa inwestycja. Ale czy w ogóle jesteście za tym, żeby tą pływalnię remontować, czy raczej nie? To zależy od tego, jak to zostało wszystko skalkulowane, bo główną moją wątpliwością jest to, że ludzie, którzy znają się na biznesie, postanowili nie wkładać złotówki i mówią o tym otwarcie w mediach. Czyli nie mają wątpliwości, że to się najwidoczniej nie opłaca. Ale dużo jest takich zadań samorządu, które się nie opłaca, tak? Czy komunikacja miejska w pana zdaniem się opłaca? Proszę pana, komunikacja miejska to jest kwestia skomunikowania miasta. To ma wartość samą w sobą, żeby ludzie nie byli uwięzieni w swoich wioskach, wioseczkach. To ma wartość rekreacyjną i sportową. Okej, okay, ale jeżeli to będzie pochłaniało 1 000 000 złotych rocznie? Komunikacja też pochłania środki. No dobrze, ale jaka jest wartość skomunikowania, a jaka jest wartość pustej pływalni? A na podstawie czego pan tę wartość wycenia? No właśnie, ja bym chciał wiedzieć, na podstawie czego wyceniono tę wartość. Czy jest jakiś biznesplan? Czy ktoś to policzył? No ale mówi pan o pływalni, ale o komunikacji miejskiej pan na przykład nie mówi, że to też jest nieopłacalne. Komunikacja miejska przynosi straty, zgadza się. Ja osobiście, jako że jestem z partii Nowa Nadzieja, jestem za prywatyzacją tych komunikacji miejskiej również. Obecnie trzymam się pływalni, ponieważ jest to temat pływalni. Z komunikacją miejską jest taka sprawa, że możemy ją zlikwidować. Tak? Zaoszczędzimy parę złotych, ale jaki minus przyniesie to w stosunku do ludzi, którzy używają jej, żeby jechać do pracy, żeby firmy się utrzymały? Lodowisko też jest nieopłacalne dla samorządu. Okej, okay, dobrze. W takim razie może trzeba lodowisko też zlikwidować. Może pora wziąć i pomyśleć, skąd takie straty w Lesznie? Dlaczego Leszno co roku zadłuża się na kilkanaście milionów? Ale to nie jest tylko złotych? Leszno. Większość instytucji tego typu nie przynosi zysków. No ale czy to musimy kopiować błędy innych? Czy może powinniśmy być przykładem nie, dla innych miast? Nie, ale czy pan zna, bo jeśli iść tym torem myślenia, to wszystkie baseny miejskie czy gminne powinny zostać zamknięte. No dobrze, ale z drugiej strony, czy to jest argument, jeżeli ta budowa pochłonie 60, a może 80 milionów złotych, jeżeli zakończy się w 2030 roku, czy to jest argument, bo inne pływalnie nie przynoszą zysku, więc nasza też nie będzie przynosiła? Nie, pan mówi o tym, że ta pływalnia powinna przynosić dochód. Ja tak. Ja mówię o tym, że nie wszystkie zadania samorządu ten dochód przynoszą i taka jest kolej rzeczy. No, samorząd jakby nie we wszystkim będzie opłacalny, a niektóre zadania musi spełniać. Dobrze, czy to jest zadanie, które samorząd musi spełnić? Rolą samorządu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i obiekty sportowe ku temu służą, no nie zawsze się zwracają. Z całym szacunkiem, ale moim zdaniem znaczącym... Znaczy, dlaczego pływalnia nie, a na przykład lodowisko tak? Ja albo dlaczego tak. Pływalnia nie, a komunikacja miejska tak? Okej, okay. To po kolei. Pani zapytała o podnoszenie standardu miasta. Czy pływalnia bardziej podniesie standard miasta niż zrewitalizowany plac Meciga, Nowy Rynek i część Alei Krasińskiego? To jest moje pierwsze pytanie. Moim zdaniem nie musi tak być. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to mówię, ja jestem za prywatyzacją, ale komunikację miejską zawsze można wybronić tym, że ludzie jej potrzebują, zwłaszcza przy obecnych cenach paliwa i tego wszystkiego, żeby dostać się do pracy. Jeżeli ludzie przestaną jeździć do pracy, to firmy zaczną upadać. Jeżeli firmy zaczną upadać, nie będzie wpływu z podatków, będzie bezrobocie i tak dalej, tak? To jeszcze można wybronić. Jak wybronimy pływalnię, jeżeli będzie ona przynosiła straty, bo nikt tego nie policzył? Ogólnopolski trend, żeby mieszkańcy mieli co robić po pracy. To jest taki trend obecnie w Polsce, tak? No, to też ważne z punktu widzenia mieszkańca, żeby miał co robić po pracy. Dobrze.
Ja generalnie jestem zdania, że samorząd miasta nie jest od tego, aby dbać o to, żeby ktoś miał konkretnie co robić po pracy i ma to pochłaniać gigantyczne pieniądze, tylko samorząd jest od tego, aby miasto się rozwijało i żeby się przynajmniej nie zadłużało. Ależ no już się zadłuża na potężne pieniądze. Tak? Ja mam takie pytanie, bo te place, plac Mecika i Nowy Rynek nie zostały zrealizowane, dlatego że przetargi okazały się zbyt wysokie. Zbyt dużo musielibyśmy dołożyć. Co w takim razie mieliśmy zrobić, miasto miało zrobić z pieniędzmi z Polskiego Ładu? Oddać je? Być może, i to jest właśnie pytanie, czy mamy biznesplan, czy ktokolwiek to skalkulował. Być może jest biznesplan, w którym jest wszystko przy udziale ludzi, którzy się faktycznie znają na remontach pływalni, biznesmenów, którzy mają wizję, wiedzą jak rozwijać biznes i jak można pociągnąć te pływalnie, aczkolwiek poddaję to pod wątpliwość. Bo biznesmen, który kupił hotel i korty, nie kupił pływalni. Dlaczego? Bo prawdopodobnie pochłonie to tak gigantyczne pieniądze, że... Czy pan zna jakąś prywatną pływalnię w tym kraju? Ale proszę pani, to nie jest dla mnie argument, że nie ma... Nie ma być pływalni. Bo na przykład Gostyń ma pływalnię, Kościan ma pływalnię. Utrzymują te samorządy. Dlaczego Leszno ma nie mieć basenu? Chcemy się zadłużać i w końcu chcemy zbankrutować, mając pływalnię? Czy może nie chcemy się zadłużać i nie chcemy zbankrutować, a nie będziemy mieli... pływalni. A jeżeli miasto będzie się rozwijać... Ale pan ma takie wyliczenia? Bo pan mówi, niech pan prezydent pokaże wyliczenia. Tak. Pan ma takie wyliczenia? Ja nie mam wyliczeń, ponieważ ja się tym nie zajmowałem i jestem bardzo ciekaw, czy ktokolwiek inny je ma. Ponieważ ja bazując na dostępnych mi informacji widzę, że nikt nie chciał tematu pływalni podnieść. Więc dlaczego miasto je podniosło? Tylko dlatego, żeby ludzie mogli przychodzić na pływalnię, a też nie wiadomo jak będzie. Mamy inflację, bezrobocie rośnie, mamy zubożenie społeczeństwa. Ile będzie kosztowała godzina na pływalni? Kiedy to się zwróci? Jeżeli pływalnia będzie zarabiała milion rocznie, to za 70 lat. A jeżeli będzie przynosiła milion strat, to w końcu popadnie w ruinie i ją zamkniemy, ponieważ przyjdzie władza, która stanowi, że gdzieś musimy obciąć wydatki. I zamkniemy ją za 20 lat. To jest pytanie, czy inwestycje miejskie powinny się zwracać? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem po prostu tak. Jestem z takiej partii i taki mam światopogląd, że jeżeli inwestujemy w coś przynajmniej tak kosmiczne pieniądze, to powinno to dawać nadzieję, że to się zwróci, a nie, że to będzie pompa do pieniędzy. Pan patrzy też z perspektywy przedsiębiorcy. Proszę zauważyć, że żaden przedsiębiorca nie zainwestuje w miejsce, które nie będzie się zwracać. Natomiast to nie jest zadaniem samorządu inwestować w miejsca, które będą się zwracać. Zadaniem samorządu jest spełnić pewne wytyczne, które ma i między innymi jest to zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowych, w tym basenu. Dobrze, ale mamy basen w Lesznie i mamy obiekty sportowe w Lesznie. Czy potrzebujemy akwawitu? A próbował pan ostatnio wejść na pływalnię w Lesznie? Ale ja chciałam powiedzieć, że do tamtego basenu dopłacamy co najmniej milion rocznie. Czy to znaczy, że musimy go zamknąć? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem, jeżeli coś przynosi milionowe straty co roku i nie rokuje na przyszłość, powinno się to zamknąć. Lodowisko przynosi straty. Tak. No dokładnie. Stadion Smaczyka przynosi straty. To pytanie, czy chcemy się zadłużać, czy nie chcemy się zadłużać na 15 milionów złotych co roku? Strzelnica przynosi straty. Jeżeli przynoszą straty... Szkoły przynoszą straty. No proszę pana, no szkół nie będzie. Aczkolwiek za prywatyzacją szkolnictwa również jesteśmy, ale wchodzimy teraz na pola, na które nie mieliśmy, przynajmniej nie spotkaliśmy się teraz, aby o tym rozmawiać. Tak, może szkolnictwo, a pływalnia to jest zupełnie inny poziom i zupełnie inny temat. No ale pokazuję panu pokrewne rzeczy. Lodowisko, strzelnica, trapez, stadion. Tak. Okej, czyli rozumiem, że jeżeli przynosi parę rzeczy straty, to nie ma problemu, żeby przynosiło jeszcze więcej rzeczy straty, żebyśmy się jeszcze bardziej zadłużali. Dla mnie to jest błędne koło. Tak funkcjonuje Polska, tak funkcjonuje wiele krajów w Europie. Stąd powstała kreatywna księgowość, żeby ukrywać te długi, bo przecież długów nie trzeba spłacać, wystarczy je zrolować. No nie jest to prawdą. A jeżeli ktoś kiedyś zażąda spłaty tych długów, z czego to spłacimy? W takim razie, jakie rozwiązania proponuje pańska partia, poza prywatyzacją oczywiście, bo nie wszystko można sprywatyzować? Rozwiązania odnośnie pływalni? Rozwiązania odnośnie wymienionych tutaj obiektów sportowych, które przynoszą straty, nie tylko pływalni, bo jak już wykazaliśmy, wszystkie obiekty sportowe należące do samorządu przynoszą straty. Już tematem konferencji jest oczywiście akwawit, ale poruszył pan temat rentowności, tak? Tak. I tego, żeby to się opłacało. Pokazujemy panu różne obiekty sportowe, no to jaki jest pomysł pana partii na to, żeby to funkcjonowało inaczej? Najpierw musimy mieć dostęp do wszelkich niezbędnych informacji, planów, kosztorysów, ponieważ wiemy, że to nie wszystko jest zawsze transparentne, że część rzeczy jest przed mieszkańcami ukrywana, że
pewne rzeczy mogłyby być zrobione lepiej. Nie wiemy wszystkiego. Jeżeli będziemy mieli dostęp do tych wszystkich danych, jeżeli zaprosimy do współpracy ludzi, którzy się znają na rozwijaniu biznesu, to być może lodowisko okaże się opłacalne. Być może... Pan się zna na rozwijaniu biznesu? Współpracuję z ludźmi, którzy się znają na rozwijaniu biznesu. I oni myślą w ten sposób. Nie można niczego robić na hop-siup. Nikt ze własnych pieniędzy by tego nie zrobił, bo to po prostu jest utopienie pieniędzy. Ja rozumiem, że niektóre rzeczy przynoszą straty, ale czy musimy to multiplikować? Musimy czy nie musimy? Po prostu to jest pytanie. Chcemy się zadłużać czy nie chcemy się zadłużać? Może tak należałoby postawić pytanie, bo ja wiem, że dług nie boli, póki go nie trzeba spłacić. A potem jest wielkie halo, jak to się stało, że mamy takie wysokie ceny, taką inflację, taki problem jest z pieniędzmi, na nic nas nie stać, bo miasto ma długi. I wtedy przestanie inwestować w cokolwiek, w zieleń miejską chociażby. To się wszystko nawarstwia, powstaje błędne koło. Dlatego w pewnym momencie chyba przydałoby się zatrzymać i pomyśleć, czy warto jest dalej brnąć w to, tylko dlatego, żeby ludzie mogli przechodzić na akwawit. Nie wiem, ile tych ludzi będzie przychodzić. Dlaczego nie ma biznesplanu? Dlaczego nikt się tym nie pochwalił? Nikt się nie pochwalił żadnymi kalkulacjami. Ja podejrzewam, że po prostu nikt tych kalkulacji nie zrobił. Policzono wstępnie w 2022 roku, ile to będzie kosztować, a ile to będzie faktycznie kosztować, to zobaczymy za parę lat. No przepraszam, ale to jest piaskownica. To nie jest poważne prowadzenie miasta, moim zdaniem przynajmniej.